Hejka wszystkim, witam was w nowym, siódmym vlogmasie. Dzisiaj zaczynamy niestandardowo, będziemy otwierać paczki z kalendarza adwentowego, który stworzyłam przy współpracy z firmami, z którymi mam przyjemność właśnie współpracować. Paczki są niespodzianką, nie wiem co się znajduje w środku. Zaczynam je otwierać tak późno, bo nie wszystkie doszły jeszcze i no nie udało mi się stworzyć 24 paczek, więc jest ich póki co 16, ale jeszcze kilka do mnie dotrze, więc będziemy je po prostu dorzucać tutaj do tej gromady. Dobra, szukamy sobie jedynki. Jest ona tutaj, już bym widziała. I będzie to taka ładna w sumie paczuszka zapakowana. Te, jak widzicie, które są w papierze, to ja je, znaczy nie ja, tylko moja mama je dekorowała, żebym ja na pewno nie wiedziała czego, co, gdzie jest jaka paczka. Dobra, otwieram sobie. Rysuję się. Dobra. I literowała w ogóle też moja mama. Okej, okay, to ja już widzę, że to jest paczka od Design by Dahlia. Pięknie zapakowana. Jest to koszula konkursowa, tak. Mam nadzieję, że to będzie rzecz, która przyda mi się po nowym roku. Czekajcie, wam pokażę. Proszę bardzo, taka z wycięciami. Ładna. No ja nie miała makijażu, to by wyszło, że jestem faktycznie zaczerwieniona. No bardzo, bardzo dziękuję. Zaraz jeszcze wam zrobimy przebitki, jak się na mnie prezentuje. Tak, prezentuje się koszula konkursowa, która była w pierwszej paczce. Jest przepiękna i mam nadzieję, że już po nowym roku będę miała okazję w niej wystartować. Jeszcze zaraz bliska wam pokażę ten materiał, bo on się bardzo ładnie mieni w świetle. Tam mamy lampę, ona będzie ładnie oświetlać. A masz brzydkie te paznokcie. No już wyjechałem trochę. Dobra, tutaj widać moje ciało. Nie, ostre? No nie. No co ty gadasz? O! O teraz jest! No i git. No i, no i zobaczymy, co będzie jutro w paczuszce. A dzisiejszym tematem vlogmasa będzie, jak przygotowuję konia do jazdy. Także zapraszam do stajni. Bardzo. Także witam was w stajni. Dzisiejszym modelem pod kolor wybrałam Prymusa. Jak widzicie, dobieram konie pod vlogmasa, żeby się nie powtarzały. Także dzisiaj mamy Karego Prymusa w różowym kantarku, idealnym pod moją kurtkę. I on będzie dzisiejszym modelem do filmu, a w filmie pokażę wam, jak przygotowuję konia do jazdy. I będziemy go siodłać, czyścić i tak dalej. Wydaje mi się, że to będzie fajny temat na dzisiejszego vlogmasa. Także zapraszam. Dobra. Dobra. Będą nam potrzebne tak naprawdę trzy szczotki. Do grzywy, z twardym włosiem i kopyska. Po prymusie, jak widzicie, nosi derkę, więc będzie czysty pod nią, tylko żebyśmy mu nogi wyczyścili i pod brzuchem. Więc do tego posłuży nam ta szczotka, żeby grzywa i ogona czesać, to będzie grzywa, będzie szczotka do grzywy i ogona i kopyska, żeby zrobić kopyta. I to tyle. Także zaczynamy od wyczyszczenia. Ja też ją. No i czyścimy sobie kopytka. Czemu to masz takie czyste podrywa? Nie ma co pokazać na filmie. Ale będziesz musiał mieć kowala za niego. I tak wszystkie cztery. Żeby zachować czystość w stajni, cały brud z kopyta zamiatamy i wyrzucamy do taczki, żeby było czysto, ładnie, schludnie w całej stajni. O Jezu, brudno, proszę. Dawać. Adosik. Dzięki. Proszę.
Dobra, przy okazji, jak i tak czyszczę prymusa, to wyczyszczę muderkę, bo jak widać jest bardzo, bardzo brudna. Ja po prostu szczotką, którą będę go czyścić, wyczyszczę również derkę. Jak statua wolności. Picobello normalne. Picobello. Pięknie. Derka wyczyszczona, kopyta wyczyszczone, więc ściągamy derkę, żeby móc wyczyścić konia, no bo jego mamy w sumie wyczyścić. Więc sobie ściągamy. Nie prym? Wszystkie paski rozcinamy, rozpinamy. I będziemy mieli gołego prymusa. Goły prymus! Daj tam cenzurę taką. Jak mamy gołego prymusa, to możemy zacząć go czyścić. I czyścimy go całego. Głównie skórzu, no bo jak mówiłam, miał derkę, więc on się mocno pod nią nie pobrudził. Choć znam konie, które potrafią się bardzo pobrudzić, szczególnie siwe, nawet pod derką. Więc czyścimy sobie go całego, pod brzuszkiem, tam jest futryn. Tutaj wszystko ładnie. Kupcie też, bo czemuż by nie. Nie masz w ogóle tak śmiesznie na ogrodę. No. W sumie tyle, bo jesteś czysty, więc idziemy na drugą stronę, żeby też go wyczyścić. Żeby prymek nam nie zmarzł, to zarzucimy mu dereczkę. Ale on zmarzły, hehe. Proszę bardzo. O, teraz będzie mu ciepło w kubkę. Derka założona, koń wyczyszczony, więc przechodzimy sobie do grzywy i będziemy ją sobie rozczesywać, bo prym ma dużo słomy w niej, więc pewnie leżałeś. O Boże! Najśmieszniejsze jest to, że prym tutaj praktycznie włosów nie ma, ale to ma bardzo dużo. Tak. Nasz w ogóle trzeba też mu skrócić grzywę. Jeżeli jesteście za to, żeby mu również skrócić grzywę, tak jak Inkali, piszcie w komentarzach na dole. W ogóle to trzeba mu wygolić, bo tak, może taki kikut jest. No, dobra. Rozczesana. Przechodzimy do ogona i taki sam schemat, co w poprzednim filmie. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, jeżeli nie, to się powtórzę, że zaczynamy sobie czesać ogon od końcówek, żeby jak najmniej wyrwać włosów. Mocno tutaj trzymamy, żeby właśnie nie powyrywać. I idziemy sobie stopniowo w górę. Nie wiem, słoma ci nie chce wyjść z ogona. Jać, sol, rynek. Jezus, ja ty masz włosy w tym ogonie. No ja bym go pukła. A zasypia. Ja też bym usnęła. Po uszkach. Taki słodzie w ogóle. O, zjada szczotkę. Albo jednak nie. Zabrałam część potrzebnej rzeczy do osiedlania. Ochraniacze, tak, siodło i popręg. Jeszcze muszę się wrócić po podkładkę i o głowie. Także odstawiam sobie rzeczy i... idę po resztę.
Idziemy po resztę. To było już nieostre na pewno. No nie, nie. Mam już wszystkie potrzebne rzeczy do osiągania prymusa, także zamknę. Zaczynam siadłanie od założenia ochraniaczy na przednie nogi, bo prymus potrzebuje tylko na przodach, z racji na to, że jest podkuty tylko naprzód, więc zakładamy tylko przody. Na kota nie zakładam ochraniaczy. Ale kot jest cute. Och, ten zoom. O. No. Ochraniacze założone, teraz zakładamy sobie czaprak i podkładkę na grzbiet konia. O, równo podkładka z czaprakiem, żeby ani ta podkładka nie była tak, ani nie była tak, to żeby była, kończyła się wtedy, kiedy czaprak. Tak będzie najlepiej. My mamy podkładkę Winderella, pod którą się najlepiej sprawdza, ale w zimę ma tendencję do twardnienia, a w lato jest taka fajna, miękka. Niestety w zimę przez temperaturę twardnieje. Nie wiem, czemu mamy te paski do przystóp, bo ja ich nienawidzę, trzeba będzie je zaraz obciąć. Czaprak i podkładka w odpowiednim miejscu, więc możemy zarzucać siodło. I to, co ja zawsze robię, czyli czaprak z podkładką idą do góry, żeby wypełnić tą przestrzeń. I bardzo ładnie nam leży siodełko w odpowiednim miejscu i popręg również będzie w odpowiednim miejscu. Siodło i tak nam trochę zbliży do tyłu, więc zawsze je trochę bliżej, bliżej grzyby siodłam. Teraz tak. Możemy podpinać popręg do siodła na pierwszy i ostatni pasek, powiedzmy, jak ludzie nie zwiedzą. No. I idziemy teraz z drugiej strony, żeby podpiąć popręg prymuską do siodła. Zapomniałam o jednej rzeczy, czyli na pierśniku. Bardzo dużo osób was się mnie dużo z Was się mnie pyta na Instagramie, co to jest. To jest po prostu napierśnik bez wytoku, żeby siodło leżało w dobrym miejscu i się nie przesuwało. I przypina się, bo jak napierśnik, tylko nie ma do tego tunelu, do popręgu. O. I ona jest elastyczna, więc konia nam nie udusi, a siodło będzie leżeć w dobrym miejscu. Ostatnią rzeczą w siodłaniu konia jest założenie ogłowia. Prymek, o jego ogłowie też bardzo dużo pytacie. Jest to ogłowie anatomiczne. Musicie dać coś do właścicielki prymusa, gdzie je dorwała. Więc tak, zarzucam sobie wodę na szyję, odpinam kantar, przytrzymuję konia. Tak, w jedną łapkę, wędzidło w drugą. Wkładamy. Zobacz, koń sam sobie łapie i na uszy. Teraz na jedno. I na drugie. Ogłowie mam założone, koń nam nie ucieknie, więc możemy sobie na spokojnie wszystkie paski powkładać we wszystkich. Wkładamy sobie szluwencję. Na chrapnik idzie pod wszystkie paski. Prym przestań jęczyć. Ok? I sobie. Niestety zapomniałam akumulatora do aparatu, więc dogrywamy telefonem. Więc skończyliśmy na tym, że zapinamy sobie na chrapnik. Mamy już wyrobioną dziurkę. Ma być w miarę luźne o dwa palce, żeby sobie weszły. Poprawiamy wszystkie paseczki do szlubek wsadzamy. O, dobra, poszło. Ok. Druga i teraz zapinamy sobie skośnik i jego zapinamy, żeby mamy też tutaj wyrobioną dziurę do pryma i wchodzi nam tutaj spokojnie dwa paluszki. Ok, subwencje, wszystko ładnie trzeba włożyć, żeby nie wyjeżdżać jak tatar nawet na plac. O, mamy osiadanego prymka
No. Konia mamy osiadłanego, więc teraz my musimy się przebrać. No, przebrana, możemy ruszać na jazdę. A ja się z wami żegnam. To koniec dzisiejszego vlogmasa. Zapraszam was już jutro na vlogmasa, no bo przez cały grudzień będą vlogmasy. A my idziemy z Piątkiem sobie pojeździć. Także pa!